Rozdział siódmy. Zygfryd de Leuf miał właśnie wyjeżdżać do Malborka, gdy niespodzianie pocztowy pachołek przyniósł mu list od Rodgiera z wiadomościami z mazowieckiego dworu. Wiadomości te poruszyły do żywego starego krzyżaka. Przede wszystkim widać było z listu, iż Rodgier wybornie przedstawił i poprowadził wobec księcia Janusza sprawę Juranda. Zygfryd uśmiechał się, czytając, że Rodgier zażądał jeszcze, by książę za krzywdy zakonu oddał jeszcze spychów maństwo krzyżakom. Natomiast druga część listu zawierała nowiny niespodziane i mniej korzystne. Oto donosił także Rodgier, że dla tym lepszego okazania niewinności zakonu w porwaniu Jurandówny rzucił był rękawice rycerzom mazowieckim, pozywając każdego, kto by o tym wątpił, nad sąd Boży, to jest na walkę wobec całego dworu. Żaden jej nie podnosił, pisał dalej Rodgier. Wszyscy bowiem wiedzieli, iż świadczył za nami list samego Juranda, więc bali się sprawiedliwości Bożej, gdy wtem znalazł się młodzik, któregośmy w leśnym dworcu widzieli i ów zakład podjął. Z której przyczyny nie dziwujcie się, pobożny i mądry bracie, że się z powrotem o 2 albo 3 dni opóźnię, gdyż sam, pozwawszy, stanąć muszę. A iżem to dla chwały zakonu uczynił, mam nadzieję, że nie poczyta mi tego za złe ani wielki mistrz, ani też wy, którego czczę i synowskim sercem miłuję. Przeciwnik, prawy dzieciuch, a mnie walka, jako wiecie, nie nowina, więc łatwiej tę krew na chwałę zakonu rozleję, a zwłaszcza przy pomocy Pana Chrystusowej, któremu pewnie więcej chodzi o tych, którzy krzyż jego noszą, niż o jakowegoś Juranda albo o krzywdy jednej mizernej dziewki z mazurskiego narodu. Zygfryda zdziwiła przede wszystkim wiadomość, że Jurandówna była zamężna. Na myśl, że w Spychowie osiąść może nowy, groźny i mściwy nieprzyjaciel, objął nawet starego komtura pewien niepokój. Oczywiście, mówił sobie, zemsty nie poniecha, a tym bardziej, gdyby niewiastę odzyskał i gdyby mu powiedziała, że to myśmy ją porwali z leśnego dworca, ba, wydałoby się też zaraz, żeśmy Juranda sprowadzili jeno dlatego, by go zgubić i że córki nikt nie myślał mu oddawać. Tu przyszło Zygfrydowi na myśl, że jednak na skutek listów księcia wielki mistrz prawdopodobnie każe czynić poszukiwania w Szczytnie, choćby dlatego, by się przed tymże księciem oczyścić. Przecież mistrzowi i kapitule tak chodziło o to, by na wypadek wojny z potężnym królem polskim książęta mazowieccy pozostali na stronie. Pominąwszy siły książąt wobec rojności mazowieckiej szlachty niepośrednie, a wobec jej bitności godne, by ich nie lekceważyć. Pokój z nimi zabezpieczał granicę krzyżacką na ogromnej, rozciągłej przestrzeni i pozwalał im skupić lepiej swe siły. Nieraz mówiono o tym przy Zygfrydzie w Malborku. Nieraz cieszono się nadzieją, że po zwycięstwie nad królem znajdzie się później byle pozór przeciw Mazowszu, a wówczas żadna siła nie wyrwie tej krainy z rąk krzyżackich. Był to rachunek wielki i pewny, dlatego było rzeczą równie pewną, że mistrz uczyni tymczasem wszystko, by nie rozdrażniać księcia Janusza, albowiem panów żonaty z córką Kiejstuta trudniejszym był do zjednania niż ziemowit płocki, którego małżonka była nie wiadomo dlaczego całkiem zakonowi oddana. I wobec tych myśli stary Zygfryd, który przy całej swej gotowości do wszelkich zbrodni, zdrad i okrucieństw miłował jednak nad wszystko zakon i chwałę jego, począł się rachować z sumieniem. Zali nie lepiej będzie wypuścić Juranda jego córkę? Zdrada i ohyda wyda się wprawdzie wówczas w całej pełni, ale obciąży imię Danwelda. Ten zaś nie żyje. A choćby też, myślał mistrz, pokarał srodze mnie i Rodgiera, którzyśmy byli jednak wspólnikami Danweldowych uczynków, to czy nie lepiej tak będzie dla zakonu? Lecz tu jego mściwe i okrutne serce poczęło burzyć się na myśl o Jurandzie. Wypuścić go, tego ciemiężce i kata zakonnych ludzi, zwycięzcę w tylu spotkaniach, przyczynę tylu klęsk i hańby, pogromca, a potem zabójcę Danwelda, pogromcę Debergowa, zabójcę Meinegera, zabójcę Gottfrieda i Huga,
tego, który w samym szczytnie wytoczył więcej krwi niemieckiej niż jej wytacza niejedna dobra utarczka czasu wojny. Nie mogę, nie mogę, powtarzał w duszy Siegfried. I na samą tę myśl drapieżne palce zaciskały mu się kurczowo, a stara, wyschła pierś z trudnością łowiła oddech. A jednak, gdyby to było z większym pożytkiem i chwałą dla zakonu, gdyby kara, która by spadła w takim razie na jeszcze żyjących sprawców zbrodni, miała przejednać wrogiego dotychczas księcia Janusza i ułatwi z nim układ, albo nawet i przymierze? Zapalczywi są oni, myślał dalej stary komtur, lecz byle im trochę dobroci okazać, łatwo krzywd zapominają. Ot i książę sam był we własnym kraju pochwycon, a przecie czynnie się nie mścił. Tu począł chodzić po sali w wielkiej rozterce wewnętrznej, gdy nagle wydało mu się, że mu coś z góry rzekło. Wstań i czekaj na powrót Rodgiera, tak. Należało czekać, Rodgier zabije niechybnie onego młodzianka, a i potem albo trzeba będzie ukryć Juranda i jego córkę, albo ich oddać. W pierwszym razie książę wprawdzie o nich nie zapomnie, ale nie mając pewności, kto porwał dziewkę, będzie jej szukał, będzie słał listy do mistrza, nie z oskarżeniem, lecz rozpytujące i rzecz pójdzie w niezmierną odwłokę. W drugim razie radość z powodu Jurandówny większa będzie niż chęć zemsty za jej porwania, wszak ci zawsze możemy powiedzieć, żeśmy ją znaleźli już po Jurandowej napaści. Ta ostatnia myśl uspokoiła całkiem Siegfrieda. Co do samego Juranda, dawno już na współkę z Rodgierem wymyślili sposób, żeby, jeśli go przyjdzie wypuścić, nie mógł ni mścić się, ni skarżyć. Siegfried radował się w srogiej duszy, myśląc teraz o tym sposobie. Radował się również na myśl o sądzie Bożym, który miał odbyć się w Ciechanowskim zamku. Co do wyniku śmiertelnej walki, nie nurtował go żaden niepokój. Przypomniał sobie pewien turniej królewcu, gdy Rodgier pokonał dwóch słynnych rycerzy, którzy w ojczystej swej andegaweńskiej krainie uchodzili za niezwalczonych zapaśników. Wspomniał i walkę pod Wilnem z pewnym polskim rycerzem, dworzaninem Spytka z Melsztyna, którego Rodgier zabił. I rozjaśniła mu się twarz, a serce wezbrało dumą, gdyż Rodgiera, jakkolwiek już słynnego rycerza, on pierwszy na wyprawy do Litwy wodził i najlepszych sposobów wojny z tym plemieniem go uczył. A teraz ów synaczek rozleje raz jeszcze znienawidzoną krew polską i wróci okryty chwałą. Wszak ci to sąd Boży, więc i zakon będzie zarazem z podejrzeń oczyszczon. Sąd Boży. Na jedno mgnienie oka stare serce ścisnęło się uczuciem podobnym do trwogi. Oto Rodgier stanąć miał, ma do walki śmiertelnej w obronie niewinności krzyżackiej, a przecie oni winni. Będzie zatem walczył za kłamstwo. Nużby stało się nieszczęście, lecz po chwili Siegfriedowi wydało się to znów niemożliwym. Rodgier nie może być zwyciężony. Uspokoiwszy się w ten sposób, stary krzyżak zamyślił się jeszcze nad tym, czy by nie lepiej wysłać tymczasem Danusi do którego odleglejszego zamku, który by w żadnym razie nie mógł ulec zamachowi Mazurów. Lecz po chwili zastanowienia zaniechał i tej myśli. Obmyślić zamach i stanąć na czele mógłby jeno mąż Jurandówny, a on przecież zginie pod ręką Rodgiera. Potem będą tylko ze strony księcia i księżny dochodzenia, przepytywania, pisania, skargi, ale przez to właśnie sprawa zatrze się i zaciemni, nie mówiąc o odwłoce niemal bez końca. Wpierw nim do czego dojdą, rzekł sobie Siegfried, ja umrę, a może i Jurandówna postarzeje się w krzyżackim zamknięciu. Kazał jednak, żeby wszystko było gotowe w zamku do obrony, a również i do drogi, nie wiedział bowiem dokładnie, co może z narady z Rodgierem wypaść i czekał. Tymczasem upłynęły od terminu, na który obiecywał pierwotnie Rodgier wrócić 2 dni, po czym 3 i 4. A żaden orszak nie ukazywał się przed szczytnieńską bramą. Dopiero 5, prawie już o zmroku, rozległ się odgłos rogu przed basztą odźwiernego. Siegfried, który ukończył był właśnie przedwieczorne czynności, wysłał natychmiast pachołka, aby się dowiedział, kto przybył. Pachołek wrócił po chwili z twarzą zmieszaną, ale zmiany tej nie mógł Siegfried dostrzec, gdyż w izbie ogień palił się w głębokim kominie i mało rozświecał mrok.
Przyjechali? Spytał stary rycerz. Tak, odpowiedziało pachole. Lecz w głosie jego było coś takiego, co nagle zaniepokoiło krzyżaka, więc rzekł. A brat Rodgier? Przywieźli brata Rodgiera. Na to Zygfryd podniósł się z krzesła, przez długą chwilę trzymał dłonią za poręcz, jakby obawiał się upaść, po czym ozwał się przytłumionym głosem. Daj mi płaszcz. Pachołek zarzucił mu płaszcz na ramiona. On zaś widocznie odzyskał już siły, gdyż sam nasunął kaptur na głowę i wyszedł z izby. Po chwili znalazł się na dziedzińcu zamkowym, na którym mrok uczynił się już zupełny i szedł przez skrzypiący śnieg powolnym krokiem ku orszakowi, który przejechawszy bramę zatrzymał się w jej pobliżu. Stała tam już gęsta gromada ludzi i świeciło kilka pochodni, które żołnierze z załogi zdążyli przynieść. Na widok starego rycerza knechtowie rozstąpili się. Przy blasku pochodni widać było jednak trwożne oblicza i ciche głosy szeptały w pomroce. Brat Rodgier. Brat Rodgier zabit. Zygfryd przysunął się do sani, na których leżało na słomie pokryte płaszczem ciało i podniósł koniec płaszcza. Zbliżcie światło, rzekł, odchylając kaptur. Jeden z knechtów pochylił pochodnię, przy której blasku stary krzyżak dojrzał głowę Rodgiera i twarz białą jak śnieg, zmarzniętą, otoczoną ciemną chustą, którą zawiązano mu pod brodą widocznie w tym celu, aby usta nie pozostały otwarte. Jakoż cała twarz była jakby ściągnięta, a przez to zmieniona tak, że można by rzec, iż to kto inny. Oczy były zakryte powiekami, naokoło oczu i przy skroniach plamy błękitne. Na policzkach szchlił się zamróz. Komtur patrzył przez długą chwilę wśród ogólnego milczenia. Inni patrzyli na niego, wiedziano bowiem, że był jako ojciec dla zmarłego i że go miłował. Lecz jemu ani jedna łza nie wypłynęła z oczu. Oblicze tylko miał jeszcze surowsze niż zwykle, a w nim jakiś skrzepły spokój. Tak go odesłali, rzekł wreszcie. Lecz zaraz potem zwrócił się do ekonoma zamku. Niech do północy zbiją trumnę i ustawią ciało w kaplicy. Została jedna trumna z tych, które robiono dla pobitych przez Juranda, odrzekł ekonom. Każe ją tylko suknem obić i przykryć go płaszczem, rzekł Zygfryd, zakrywając twarz Rodgiera, nie takim jak ten jednozakonnym. Po chwili zaś dodał, a wieka nie przymykać. Ludzie zbliżyli się do wozu. Zygfryd nasunął znów kaptur na głowę, lecz widocznie przypomniał sobie jeszcze coś przed odejściem, gdyż spytał. Gdzie jest Van Christ? Zabit także, odpowiedział jeden z pachołków, ale musieli go pochować w Ciechanowie, bo począł gnić. To dobrze. I to rzekłszy odszedł powolnym krokiem, a wróciwszy do izby siadł na tym samym krześle, na którym go wiadomość zastała i siedział z twarzą kamienną nieruchomy tak długo, że mały pacholik począł się niepokoić i wsuwać coraz częściej głowę przez drzwi. Godzina płynęła za godziną. W zamku ustawał zwykły ruch, tylko od strony kaplicy dochodziło głuche, niewyraźne stukanie młotka, a potem nic nie mąciło ciszy prócz nawoływań wartowników. Była też już blisko północ, gdy stary rycerz rozbudził się jakby ze snu i zawołał pachołka. – Gdzie jest brat Rodgier? – zapytał. Lecz chłopak, rozstrojony ciszą, wypadkami i bezsennością, widocznie nie zrozumiał go, gdyż spojrzał nań z trwogą i odrzekł ze drżeniem w głosie. – Nie wiem, panie. A starzec uśmiechnął się rozdzierającym uśmiechem i rzekł łagodnie. – Ja ci, dziecko, pytam, zali już w kaplicy? – Tak jest, panie. To dobrze. Powiedz, że Diderichowi, by tu przyszedł z kluczami i latarnią i by czekał, póki nie wrócę. Niech ma także i kociełek z węglami. Czy w kaplicy już jest światło? Goreją świece wedle trumny. Zygfryd zawdział płaszcz i wyszedł. Przyszedłszy do kaplicy, rozejrzał się od drzwi, czy nie ma nikogo. Potem zamknął je starannie, zbliżył się do trumny, odstawił dwie świece z sześciu, które przy niej gorzały w wielkich miedzianych lichtarzach i kląk przy niej. Wargi nie poruszały mu się wcale, więc się nie modlił. Przez czas jakiś patrzył tylko w skrzepłą, ale piękną jeszcze twarz Rodgiera, jakby chciał śladów życia w niej dopatrzyć. Po czym wśród ciszy
kaplicznej począł wołać przyciszonym głosem – synaczku, synaczku – i umilkł. Zdawało się, że czeka odpowiedzi. Następnie, wyciągnąwszy ręce, wsunął wychudłe, podobne do szponów palce pod płaszcz okrywający piersi Rodgiera i począł ich nimi dotykać. Szukał wszędzie, w pośrodku i z boków, poniżej żeber i wedle obojczyków. Zmacał na koniec przez sukno szczelinę, ciągnącą się od wierzchu prawego barku aż pod pachę. Zagłębił palce, przesunął je przez całą długość rany i zdjął. I znów ją mówić głosem, którym drgała jakby skarga. O, jakiż to niemiłosierny cios. A mówiłeś, że tamten prawy dzieciuch. Całe ramię, całe ramię. Tyle razy wznosiłeś je na pogan w obronie zakonu. A teraz odrąbał ci je polski topór. I od ci koniec, od ci kres. Nie błogosławił ci on, bo mu może nie chodzi o nasz zakon. Opuścił i mnie, chociażem mu służył od długich lat. Słowa urwały mu się na ustach, wargi poczęły drżeć i w kaplicy znów uczyniło się głuche milczenie. Synaczku, synaczku. W głosie Zygfryda była teraz prośba, a zarazem wołał jeszcze ciszej, jak ludzie, którzy dopytują się o jakąś ważną i straszną tajemnicę. Jeśliś jest, jeśli mnie słyszysz, daj znak, porusz ręką albo otwórz na jedno mgnienie oczy, bo mi skowycze serce w starych piersiach, daj znak, jam cię miłował, przemów. I wsparwszy dłonie na krawędziach trumny, utkwił swe sępie oczy w zamkniętych powiekach Rodgiera i czekał. Ba, jako że masz przemówić, rzekł wreszcie, bije od ciebie mróz i zaduch, ale skoro ty milczysz, to ja ci coś powiem, a dusza twoja niech tu przyleci między gorące świece i słucha. To rzekłszy, pochylił się do twarzy trupa. Pamiętasz, jako kapelan nie dał dobić Juranda i jakośmy mu przysięgli? I dobrze, to trzymam przysięgi, ale ciebie uraduję gdzieśkolwiek jest. To rzekłszy, cofnął się od trumny, przystawił na powrót lichtarze, które był poprzednio odsunął, nakrył trupa płaszczem wraz z twarzą i wyszedł z kaplicy. Przy drzwiach komnaty spał zmorzony głębokim snem pachołek, wewnątrz zaś czekał wedle rozkazu na Zygfryda Diderich. Był to niski, krępy człowiek o kabłączastych nogach i z kwadratową zwierzęcą twarzą, którą w części zasłaniał ciemny, ząbkowany kaptur spadający na ramiona. Na sobie miał bawoli niewyprawny kaftan, na biodrach również bawoli pas, za który zatknięty był pęk kluczy i krótki nóż. W prawej ręce trzymał żelazną, pozasłanianą błonami latarnią, drugiej miedziany kotlik i pochodnię. — Gotów jesteś? — zapytał Zygfryd. Diderich skłonił się w milczeniu. — Kazałem, byś miał węgle w kotliku. Krępy człowiek znów nic nie odpowiedział, wskazał tylko płonące w kominie bierwiona, wziął stojącą wedle komina żelazną łopatkę i począł wygarniać spod nich węgle do kociołka, po czym zapalił latarnię i czekał. A teraz słuchaj, psie, rzekł Zygfryd. Niegdyś wygadałeś, co kazał ci czynić komtur Danweld i komtur kazał ci wyciąć język, ale że możesz kapelanowi pokazać wszystko, co chcesz, na palcach, więc ci zapowiadam, iż jeśli jednym ruchem pokażesz mu to, co z mego rozkazu uczynisz, każę cię powiesić. Diderich znów skłonił się w milczeniu, tylko twarz ściągnęła mu się złowrogo strasznym wspomnieniem, albowiem wyrwano mu język z zupełnie innego powodu, niż mówił Zygfryd. Ruszaj teraz naprzód i prowadź do jurandowego podziemia. Kat chwycił swą olbrzymią dłonią pałą kotlika, podniósł latarnię i wyszli. Za drzwiami minęli uśpionego pachołka i zszedłszy ze schodów udali się nie ku drzwiom głównym, lecz w tył schodów, za którymi ciągnął się wąski korytarz idący przez szeroką, całą szerokość gmachu, a zakończony ciężką furtą ukrytą we framudze muru. Diderich otworzył ją i znaleźli się znów pod gołym niebem, na małym podwórku otoczonym z czterech stron murowanymi spichrzami, w których chowano zapasy zboża na wypadek oblężenia zamku. Pod jednym z tych spichrzów od prawej strony były podziemia dla więźniów. Nie stała tam żadna straż, albowiem więzień choćby zdołał wyłamać się z podziemia
Znalazłby się w dziedzińcu, którego jedyne wyjście było właśnie przez ową furtę. – Czekaj – rzekł Siegfried. I wsparwszy się ręką o mur, zatrzymał się, albowiem uczuł, że dzieje się z nim coś niedobrego i że brak mu tchu, jak gdyby piersi jego były zakute w zbyt ciasny pancerz. Po prostu to, przez co przeszedł, było nad jego stare siły. Uczuł też, że czoło pokrywa mu się pod kapturem kroplami zimnego potu i postanowił chwilę odetchnąć. Noc po posępnym dniu uczyniła się nadzwyczaj pogodna. Na niebie świecił księżyc i cały dziedzińczyk zalany był jasnym światłem, przy którym śnieg połyskiwał zielono. Siegfried z chciwością wciągał w płuca rzeźwe i nieco mroźne powietrze, ale przypomniało mu się zarazem, że w taką samą świetlistą noc wyjeżdżał Rotger do Ciechanowa, skąd wrócił trupem. – A teraz leżysz w kaplicy – mruknął z cicha. Diderich zaś, sądząc, że komtur do niego mówi, podniósł latarnię i oświecił jego twarz, bladą strasznie, niemal trupią, ale zarazem podobną do głowy starego sępa. – Prowadź – rzekł Siegfried. Żółte koło światła od latarni zachybotało znów na śniegu i poszli dalej. W grubym murze spichlerza było wgłębienie, przy którym kilka schodów wiodło do niskich, żelaznych drzwi. Diderich otworzył je i znów począł schodzić po schodach w głąb czarnej czeluści, podnosząc mocno latarnię, by oświecić komturowi drogę. Na końcu schodów był korytarz, a w nim na prawo i na lewo nadzwyczaj niskie furty od cel więziennych. – Do Juranda – rzekł Siegfried. Po chwili zaskrzypiały rygle i weszli, ale w jamie było zupełnie ciemno, więc Siegfried, nie widząc dobrze przy mdłym świetle latarni, rozkazał zapalić pochodnię i wkrótce w mocnym blasku jej płomienia ujrzał leżącego na słomie Juranda. Jeniec miał kajdany na nogach, na ręku zaś łańcuch nieco dłuższy, taki by mu pozwalał podawać sobie pokarm do ust. Ubrany był w ten sam wór zgrzebny, w którym stanął przed komturami, lecz pokryty teraz ciemnymi śladami krwi, albowiem w dniu owym, którym położono kres walce, dopiero wówczas, gdy oszalałego z bólu i wściekłości rycerza splątano siecią, knechtowie chcieli go dobić i halabardami zadali mu kilkanaście ran. Dobiciu przeszkodził miejscowy szczytnieński kapelan, ciosy zaś nie okazały się śmiertelne, natomiast uszło z Juranda tyle krwi, że go odniesiono do więzienia na wpół żywego. W zamku mniemano powszechnie, że lada godzina skończy. Lecz jego ogromna siła zmogła śmierć i żył, chociaż nie opatrzono mu ran, a wtrącono go do strasznego podziemia, w którym w dniach od wilży kapało ze sklepień, w czasie zaś mrozów ściany pokrywały się grubą sadzią śnieżną i kryształkami lodu. Leżał więc na słomie, w łańcuchach, niemocen, ale ogromny, tak, iż zwłaszcza leżąc, czynił wrażenie jakiegoś odłamu skały, który wykuto na kształt człowieka. Siegfried kazał mu świecić prosto w twarz i przez czas jakiś patrywał się w nią w milczeniu, po czym zwrócił się do Dideriha i rzekł: widzisz, i że ma tylko jedną źrenicę? Wykap mu ją. W głosie jego była jakaś niemoc i zgrzybiałość, ale właśnie dlatego straszny rozkaz wydawał się jeszcze straszniejszy. Toteż pochodnia zadrżała nieco w ręku kata, jednakże pochylił ją i wkrótce na oko Juranda poczęły spadać wielkie płonące krople smoły, a wreszcie pokrył je zupełnie od brwi aż do wystającej kości policzka. Twarz Juranda skurczyła się, płowe wąsy jego podniosły się ku górze i odkryły zaciśnięte zęby, ale nie wyrzekł ani słowa. I czy to z wyczerpania, czy przez zawziętość przyrodzoną straszne jego naturze, nie wydał nawet jęku, a Siegfried rzekł: przyrzeczono ci, iż wyjdziesz wolny i wyjdziesz, ale nie będziesz mógł oskarżać zakonu, gdyż język, którym przeciw niemu bluźniłeś, będzie ci odjęty. I znów dał znak Diderichowi, lecz ów wydał dziwny, gardlany głos i pokazał zarazem na migi, że potrzebuje obu rąk, a na to, że chce, by komtur mu poświecił. Wówczas starzec wziął pochodnię i trzymał ją wyciągniętą, drżącą ręką. Jednakże gdy Diderich przycisnął kolanami piersi Juranda, odwrócił głowę i patrzał na pokrytą szronem ścianę. Na chwilę rozległ się dźwięk łańcuchów, po czym dały się słyszeć zdyszane oddechy piersi ludzkich. Coś jakby jedno głuche, głębokie stęknięcie i nastąpiła cisza. Wreszcie ozwał się znów głos Siegfrieda.
Jurandzie, kara, którą poniosłeś i tak cię spotkać miała, ale prócz tego bratu Rodgerowi, którego mąż twojej córki zabił, obiecałem włożyć prawą twoją dłoń do trumny. I Derych, który już był podniósł się, usłyszawszy te słowa, przychylił się znów nad Jurandem. Po niejakim czasie stary Komtur i Diderych znaleźli się znów na owym dziedzińcu zaalanym światłem miesięcznym. Przeszedłszy korytarzem, Zygfryd wziął z rąk kata latarnię, jakiś ciemny przedmiot owinięty w szmatę i rzekł do siebie głośno: teraz do kaplicy z powrotem, a potem do wieży. Diderych spojrzał na niego bystro, lecz Komtur kazał mu iść spać. Sam zaś powlókł się, kołysząc latarnią w stronę oświeconych kaplicznych okien. Po drodze rozmyślał o tym, co się stało, czuł jakąś pewność, że i na niego przychodzi już kres i że to są jego ostatnie uczynki na ziemi, a jednak jego dusza krzyżacka. Chociaż z natury więcej okrutna niż kłamliwa, tak już pod wpływem nieubłaganej konieczności wzwyczaiła się do wykrętów matactw i osłaniania krwawych zakonnych postępków, że i teraz mimo woli myślał, iż mógłby zrzucić hańbę i odpowiedzieć za jurandową mękę. Zarówno z siebie, jak i z zakonu. Diderych przecie nie mowa, nic nie wyzna, chociaż umie porozumieć się z kapelanem, nie porozumie się z samego strachu, więc co? Więc któż dowiedzie, że Jurand nie otrzymał tych wszystkich ran w bitwie? Łatwo mógł stracić język od pchnięcia włócznią między zęby. Łatwo miecz albo topór mógł odrąbać prawicę, a oko miał tylko jedno, więc cóż dziwnego, że mu je wybito, gdy sam jeden rzucił się w szaleństwie na całą załogę szczytnieńską. Ach, Jurand, ostatnia w życiu radość wstrząsnęła na chwilę sercem starego krzyżaka. Tak, Jurand, jeśli wyżyje, powinien być wypuszczony wolno. Tu Zygfryd przypomniał sobie, jak niegdyś radzili o tym z Rodgierem, jak młody brat śmiejąc się mówił: niech wówczas pójdzie, gdzie go oczy poniosą, a jeśli nie będzie mógł trafić do Spychowa, to niech się rozpyta o drogę. Bo to, co się stało, było już w części postanowione między nimi, a teraz, gdy Zygfryd znów wszedł do kaplicy i klęknąwszy przy trumnie złożył u nóg Rodgiera krwawą dłoń jurandową, ta ostatnia radość, która przed chwilą w nim zadrgała, odbiła się również po raz ostatni na jego twarzy. Widzisz? Rzekł. Uczyniłem więcej, niżeśmy uradzili, bo król Jan Luksemburski, chociaż był ślepy, stanął jeszcze do walki i zginął z chwałą, a Jurand nie stanie już i zginie jak pies pod płotem. Tu znów uczuł brak oddechu, taki jak poprzednio, gdy szedł do Juranda, a na głowie ciężar jakby żelaznego hełmu, lecz trwało to jedno mgnienie oka, odetchnął głęboko i rzekł: hej, czas i na mnie. Miałem cię jednego, a teraz nie mam nikogo. Ale jeśli mi przeznaczono żyć jeszcze, to ci ślubuję, synaczko, że ci tamtą rękę, która cię zabiła, na grobie położę, albo sam zginę żyw, jeszcze twój zabójca. Tu zęby ścisnęły mu się, chwycił go kurcz, tak silny, iż słowa urwały mu się w ustach. Dopiero po niejakim czasie poczuł znów mówić przerywanym głosem: tak, żyw jeszcze twój zabójca, ale ja go dosięgnę. A nim dosięgnę, inną, gorszą od samej śmierci mękę mu zadam. I umilkł. Po chwili wstał i zbliżywszy się do trumny, jął mówić spokojnym głosem: ot, pożegnam cię. Spojrzę ci w twarz raz ostatni, może poznam, czyś raz z obietnicy, ostatni raz. I odkrył oblicze Rodgiera, lecz nagle cofnął się. Śmiejesz się? Rzekł. Ale się strasznie śmiejesz. Jakoż ciało odtajało pod płaszczem, a może od ciepła świec, skutkiem czego poczęło się rozkładać z nadzwyczajną szybkością i twarz młodego Komtura stała się rzeczywiście straszną, spuchłe, ogromnie i poczerniałe uszy miały w sobie coś potwornego, sine zaś wzdęte wargi wykrzywione były jakby uśmiechem. Zygfryd zakrył co prędzej tę okropną maskę ludzką. Po czym wziął latarnię i wyszedł. W drodze po raz trzeci zbrakło mu oddechu. Wróciwszy więc do izby, rzucił się na swe twarde łoże zakonne i przez pewien czas leżał bez ruchu. Myślał, że zaśnie, gdy nagle ogarnęło go dziwne uczucie. Oto wydało mu się, że sen nie przyjdzie do niego już nigdy, a natomiast jeśli zostanie w tej izbie, to przyjdzie zaraz śmierć. Zygfryd nie bał się jej.
niezmiernym zmęczeniu i beznadziei snu widział w niej jakiś ogromny wypoczynek, ale nie chciał się jej poddać jeszcze tej nocy, więc siadłszy na łożu począł mówić: daj mi czas do jutra. A wtem usłyszał wyraźnie jakiś głos szepcący mu do ucha: wychodź z tej izby, jutro będzie za późno i nie spełnisz tego, coś przyrzekł, wychodź z tej izby. Komtur, podniósłszy się z trudem, wyszedł. Na blankach obwoływały się z narożników straże. Przy kaplicy padał na śnieg żółty blask z okien. Po środku, przy kamiennej studni, dwa czarne psy bawiły się, ciągając jakąś szmatę. Zresztą na dziedzińcu było pusto i cicho, więc koniecznie jeszcze tej nocy? Mówił Siegfried. Oto mu utrudzon bez miary, ale idę. Wszyscy śpią. Jurand, zmożon męką, może także śpi, tylko ja nie zasnę. Idę, bo w izbie śmierci, a jam ci przyrzekł. Ale potem niechże już przyjdzie śmierć, skoro nie ma przyjść sen. Ty się tam śmiejesz, a mnie brak sił. Śmiejesz się, toś widać rad. Jeno widzisz, palce mi podrętwiały, moc opuściła dłonie i sam już tego nie dokonam. Dokona służka, która z nią śpi. Tak mówiąc, szedł ociężałym krokiem ku wieży leżącej przy bramie. Tymczasem psy, które bawiły się przy kamiennej studni, przybiegły ku niemu i poczęły się łasić. W jednym z nich Siegfried rozpoznał Brytana, który był tak niedostępnym towarzyszem Diedericha, iż w zamku mówiono, że służy mu w nocy za poduszkę. Pies, powitawszy komtura, zaszczekał z cicha raz i drugi, po czym zwrócił się ku bramie i począł iść ku niej, jak gdyby odgadywał myśl człowieka. Siegfried znalazł się po chwili przed wąskimi drzwiczkami wieży, które na noc zaryglowano z zewnątrz. Odsunąwszy rygle, zmacał poręcz schodów, które zaczynały się tuż za drzwiami, począł iść na górę. Zapomniawszy z powodu rozbicia myśli latarni, szedł omackiem, stąpając ostrożnie i szukając nogami stopni. Nagle po kilku krokach zatrzymał się, gdyż wyżej, ale tuż nad sobą, usłyszał coś jakby sapanie człowieka albo zwierzęcia. Kto tam? Nie było odpowiedzi, tylko sapanie stało się szybsze. Siegfried był człowiekiem nieustraszonym. Nie bał się śmierci, ale i jego odwaga i panowanie nad sobą wyczerpały się już do dna tej strasznej nocy. Przez głowę przeleciała mu myśl, że drogę zastępuje mu Rodgier, i włosy zjeżyły mu się na głowie, a czoło okryło się zimnym potem. I cofnął się prawie do samego wyjścia. Kto tam? Zapytał zdławionym głosem, lecz w tej chwili coś pchnęło go w piersi z taką straszliwą siłą, że starzec padł zemdlony na wznak przez otworzone drzwi, nie wydawszy ani jęku. Uczyniła się cisza. Potem z wieży wysunęła się jakaś ciemna postać i chyłkiem poczęła umykać ku stajniom leżącym obok cechhausu po lewej stronie dziedzińca. Wielki Brytan Diedericha popędził za nią w milczeniu. Drugi pies skoczył za nimi również i zniknął w cieniu muru. Ale wkrótce zjawił się znowu ze łbem spuszczonym ku ziemi, biegnąc wolna, z powrotem, jakby wietrząc pod ślad tamtych. W ten sposób zbliżył się do leżącego bez ruchu Siegfrieda, obwąchał go uważnie, wreszcie siadłszy przy jego głowie, podniósł paszczę w górę i począł wyć. Wycie rozlegało się przez długi czas, napełniając jakby nową żałością i zgrozą tę posępną noc. Na koniec zaskrzypiały drzwi ukryte we wnęku wielkiej bramy i na dziedzińcu zjawił się odźwierny z halebardą. Mur na tego psa, rzekł, nauczę ja cię wyć po nocy. I nastawiwszy ostrze, chciał pchnąć nim zwierzę, lecz w tej samej chwili ujrzał, iż ktoś leży w pobliżu otwartych drzwiczek baszty. Herr Jezus, co to jest? Pochyliwszy głowę, spojrzał w twarz leżącego człowieka i począł krzyczeć: bywaj, bywaj, ratunku! Po czym skoczył do bramy i jął targać z całych sił za sznur dzwonu.